Aby ustawić sobie celownik, należy przesuwać go w stronę strzału. Czyli jeżeli celowaliście tutaj, trafiliście na lewo, to należy celownik przesunąć w lewo w stronę strzały. Tak samo, jeżeli trafiliście tutaj za nisko, celownik należy przesunąć w dół w stronę strzały i tak dalej. Aby nastawić celownik, przesuwacie go prawo, lewo, góra lub dół, w zależności gdzie trafiacie. W zależności od rodzaju celownika będzie to albo wymagało poluzowania śruby i przesunięcia, tak jak w tym przypadku, całości w prawo, lewo, górę, dół. W przypadku, jeżeli macie celownik z mikroregulacją, no to też będzie poluzowanie śruby, a potem już mikrośrubą przesuwacie też prawo lub lewo, górę lub w dół. No dobra, ale co z kilkoma pinami i co z poziomicą? Jeśli chodzi o piny, to w tym przypadku macie na przykład 4. Przyjmuje się, że pierwszy pin od góry wskazuje na 20 metrów, tak się najczęściej ustawia. I potem kolejno 30, 40, w tym przypadku do 50, bo są 4 piny. I jak macie nowy łuk z nowym celownikiem, no to ten pierwszy pin, zobaczcie gdzie jest położony. Duża szansa, że to ustawienie fabryczne będzie dobre na start. Wybieracie je arbitralnie. Przykładowo tu jest taka nie najgorsza pozycja, niech to gdzieś będzie przykładowo 1/4, 1/3 od góry i ten ustawiacie sobie na start i on tak zostaje. Potem, tak jak opowiadałem, regulujecie, aby on faktycznie wskazywał wam środek celu, kiedy będziecie na 20 metrach. Jak to wygląda? No, stańcie sobie na początek w jakiejś bliższej odległości, niech to będzie 10 metrów. Łuk, który ma dużą prędkość, na odcinku tych 10-20 metrów będzie mniej więcej trafiał w ten sam punkt, więc może to być taki dobry, bezpieczny punkt na start. Więc strzelacie i patrzycie, czy jest dobra wysokość, czy prawo, lewo się zgadza. Jeżeli na tych 10 ustawicie, że jest mniej więcej dobrze, nie musi to być idealnie, no to oddalacie się i tak w kilku krokach, na tyle na ile czujecie się pewnie, idziecie aż do 20 metrów. Będąc na tych 20 metrach, już robicie ostatnie poprawki, znów prawo, lewo, góra, dół, aż ten pin, który wybraliście, że będzie oznaczał 20 metrów, będzie faktycznie wyznaczał wam punkt, który trafiacie stojąc na 20 metrach. Co dalej? Dalej macie kolejne piny. W tym momencie już macie ustawiony pin 20-metrowy, czyli prawo, lewo już jest ok, 20 metrów jest ok, więc ustawiacie drugi pin nieco niżej, no wyżej się nie da, i cofacie się. Możecie to też zrobić w kilku krokach, żeby było bezpiecznie. I cofacie się i korygujecie też ten pin. Efekt ma być taki, że stojąc na 30 metrach, ten pin wskazuje wam faktycznie 30 metrów, czyli jak celujecie na drugi pin od góry z odległości 30 metrów, to trafiacie tam, gdzie chcecie. I to samo oczywiście powtarzacie dla kolejnych pinów, tak aby mieć ustawiony celownik, ustawione wszystkie piny. Po co jest poziomica w celowniku? No po to, żeby mieć pewność, że łuk trzymacie w pionie. I strzelając, ten bąbelek powinien być tutaj na środku. Wtedy jesteście pewni, że celujecie zgodnie z tym, jak celownik jest ustawiony. O co chodzi? Wyobraźmy sobie, że mamy tutaj ostatni pin. Tu jest na przykład bardzo nisko. Jest on ustawiony przykładowo na te 50 metrów. Jest on ustawiony tak nisko, dlatego że aby trafić z 50 metrów w środek, no to łuk trzeba troszeczkę unieść i celować na ten najniższy pin.
I teraz wyobraźmy sobie, że strzelacie na te 50 metrów i łuk przekrzywicie, tak troszeczkę to wyolbrzymie, ale teraz to będzie ładnie widać. Tak, ten pin już nie jest nisko, bo poprzez przekrzywienie łuku on jest już teraz dużo wyżej, tak? No idąc dalej już poziomo, gdybym sobie strzelał, no to w tym momencie jest w połowie celownika. Już nie jest tak nisko, jak być powinien, żeby strzała trafiła na 50 metrach. A dodatkowo jest w tym momencie przesunięty w bok. Dlatego, aby mieć pewność, że traficie tam, gdzie jest ustawiony celownik, on musi być zawsze wypoziomowany.